Siemano, Werety, z tej strony Tomek Olejnik i mamy tutaj też modlichę. Siemano. Tak jest, dzisiaj mieliśmy robić trening, miałem pokazać modliszce, jak się trenuje, ale niestety pogoda nie dopisała. Leje i leje, więc jeżeli tu jesteście, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, klikając czerwony guzik na dole, a my dzisiaj wam pokażemy trochę naszego życia, jak przestanie padać, to walnę ten trening modliszce, ale na razie no oparcie na to, no na razie nie da rady, bo pada, a modlicha mówi, że nie lubi zmoknąć, więc... Nie, jestem w cukru, no, także on jest w, więc lecimy do Biedronki, bo jest fajna promka, ale to zobaczycie zaraz. Idziemy jako łowcy promocji z modlichą, ale nie możemy wam powiedzieć po co, bo może tego nie będzie. No właśnie, a jest kurwa pogoda. Teraz mi tutaj poprzeklinaj. Dobra, jesteśmy pod chatą starego, ponieważ stary będzie nam pomagał w treningu, co nie? No tak. No, promocji nie dorwaliśmy niestety, ale jak widzicie, pogoda się trochę poprawiła. Jest bardzo ładnie. No i robimy tutaj wjazd. O! Nie! Dobra! Zakładaj worek! Dobra, więc kochani widzowie, zaraz wam pokażę starego, tylko musi worek założyć. Masz już? O, dobra. Patrzcie starego! Hello! Dzień dobry. Dzień dobry, ty nawet nie wiesz, co dzisiaj będziemy robić. No, bo, ale chyba pierwszy raz, nie wiem, nie? No nie. No nie, nie. Pierwszy raz, no. To dobrze, że wykazujesz się kreatywnością i chcesz mnie zaskoczyć. Tak, słuchaj mnie, widzisz tego kolegę z tyłu? No widzę. Dzisiaj robimy trening. Co o nim sądzisz? Nie wiem, jakiś niedożywiony taki trochę, co? No chyba tak. Nie? To no. Taka waga, wiesz, musi być. To jaka, co to za waga? Piórkowa. Piórkowa. No. Więc w tym momencie musimy mu, wiesz, zrobić trening i pierwszym zadaniem, które będzie musiał zrobić, to bieg na setkę tutaj. Ma akurat taką fajną tą. No to... Tylko proszę się rozciągnąć wpierw. I to jakbyś... No? Od początku do końca. Nie, jakbyś z tamtej strony przebiegł do końca i z powrotem, to będzie setka. Równo 100 metrów. No. No. Dobra, to tak zrobimy, to będzie pierwsze zadanie, a za chwilę wymyślimy coś, więc dobra. Ty idź tam się przygotuj do tego. Ale jaki mu dajesz czas na tą setkę? No ile? 5 sekund? Ile? 5 sekund? No, to ty... Nie no, wiesz co... Oktagonie walczyłeś, to wiesz jak się... Ja powiem na koniec, czy będzie dobry czas, czy nie, ale ty słuchaj mnie. Widzisz później. Poczekaj chwilę, bo ja tutaj muszę coś powiedzieć staremu. No. Widzisz to rusztowanie z tyłu? No. A zaraz będzie musiał po nim skakać. A może będzie jeździł na nim? Ma kółka. Ooo, to też zrobimy, dobra. Dobra. Ty, on wie, na co się pisze w ogóle? No nie wiem. Więc kochani widzowie... No... Nic nie kombinujemy, dobra. Stoper odpalamy. Dawaj, lecz. Czekaj, stój. Na koniec podejdziemy. On zrobi tą jedną rundę i on będzie wypompowany jak dętka. Gdzie ty biegniesz? Tam, a odkłada telefon sobie. Ja to lepiej stań tam. No ty, nie, ty tam... Z tą i z powrotem. No dobra, to ty z tamtej strony biegnij. A dobra, w sumie masz rację, tak. Dobra, ty. Widzisz, że sportowiec to jeszcze mądry trochę, co? Może chce się nauczyć, umie pływać? Zaraz zobaczymy. Spokojnie, wiesz, przygotowywać się trzeba na różne sposoby, to nie? Dobra, czekaj, stoper odpalę, patrzcie na to. Kurde, takie nasetki biegnie. Stoper. Ostatni raz. Stoper, dobra, jest 0-0. Więc jak będzie start, to biegniesz. 3, no. 2, 1. I z powrotem! Co sądzisz o tym? Ty, no wygląda jakby szybki był, nie? To zaraz się okaże. Patrz, ale stara. Dobra, wow. 17 sekund. To ty tak długo. No, było nawet okej, okay, co? Tak. Dużo. Na setkę? No. No, dużo. A ile powinno być? Nie. 15? 12, 13? To się dobrze, nie nadajesz. No nie, no na setkę już nie. Dobra, spokojnie, ale to nie koniec, miał. To nie koniec. Kolejne zadanie, chodź. Stary, my już wiemy co. Co robić? Co? Ja mam lepsze zadanie. No, teraz stary ci mówi zadanie. Lepsze? Słuchaj, bo ja rozumiem, że ty co, będziesz walczył, czy co będziesz robił? No to tam... Coś tam będzie robił, coś no, tam będzie robił. No to wiesz, że jak będziesz bił, no to potrzebujesz tlen, nie? No. Dlatego najlepiej by było, jakbyśmy sprawdzili, jakie twoje płuca są pojemne i ile wytrzymasz bez tlenu, nie? Tam mamy oczko wodne, no i lecimy, nie, z głową. No ale tak, to może za chwilę... Nie, no dobra, przyniosę mu ręcznik, nie? No ja co? Z wodą czystą. Nie, no tam jest czysta woda, bo to jest deszczowa. To co, idę po ręcznik, tak? Tak, ale zanim to zrobimy, to zadanie tutaj z rusztowaniem. Zobaczymy, czy umie się wspinać.
Dobra, to zróbmy tak, na razie niech się tam przejdzie i niech nie spadnie, to już będzie wyczyn. Proszę wejść. Nie, no dzwonię, ale on nie idzie zablokowany. O k***a. Co ty myślałeś? No, co ty myślisz, że łatwo będzie? Damy radę, pamiętam. Ja tu jestem, budowanie z pierwszej klasy. Nie, poczekaj, zaraz zanim pójdziesz po ręcznik, to chyba przejażdżka jakaś tutaj mu się należy. Gdzie? Tym? No. Nie, lepiej nie. Jak lepiej nie? Ja się martwię swoje życie, lepiej nie. Ty nie, wróć! Dawaj! Nie. Ale poczekaj, bo wysoko jest, wiesz. W razie było lepiej, żeby nie. Dobra, dobra, zdygam się. Dobra, teraz jego tlen sprawdzamy, tak? Tak, ja idę po ręcznik. Czy być takim brutalnym bez ręcznika? Nie, no. Nie, no damy mu ręcznik. No. Jak się czujesz z tym? Uważam, że aż tlenu nie mam po bieganiu, człowieku. Ale my jesteśmy najlepszymi trenerami w Polsce, wiesz o tym? Nie, to dawaj wiatra jakoś złożyć. Co sądzisz, że to jest jakieś brudne? No kurde. Nie, a ty nie, no czyściutka jest. No chłopie. Pa. No tak, mówiłem ci. Z niej można pić. Tylko jakiś naciw więcej. O chłopak. Jakiś piłek na mnie? No dobra, to czekamy tutaj na kamerzystę. A fikołka umiesz? Salto jakieś? A to do oczka. No Jezu. Nie, no do wody bym zrobił, ale tak to się boję salto zrobić do tego. Dobra, to widzimy się. Jakieś halucyny, coś. Widzimy się za chwilę. Dobra. Czekaj, nie dałem ci pod kolano. Dobra, to ja sobie wezmę ty, ale mówię, daj do wiadra. Widzę czysta jest, ale kurwa. Ona jest czysta, tylko jest po deszczu i jest zruszona. Czaj. Ty, ale pa. Tam jest, pływają jedna ryba. Jaka k***a? No to się okaże. Ale ty, woda czyściutka. No jest. No czyściutka, no bo tu wiadomo, bo my... Ale ta z lodowca. To z węża, z szlaufa. No co ty myślałeś? Nie, to jest do podlewania ogrodu. A, tak jest. Dobra, ty weź stoper patrz jakiś. Stoper? No raz. Na czas bez kitu to robimy, dobra. Umiesz tą kamerę trzymać? No umiem. Tutaj dajemy start. Okej. Jak no, na, ale na niego zgieruj. Wiesz, on jest na ten odcinek. No. Lecisz. Jak najdłużej musisz wytrzymać. Dawaj. Ty patrz. Ty no leci trochę. Okej. Ty no to jest super. Ty no 30 sekund już. Kurde. Aj chyba. Gdyby tego. Chyba jeszcze raz trzeba, bo to. Dobra, stój, bo 36 sekund. Gdybym nie biegał, to z minutę trzymał. Dobra kochani, mamy teraz już ostatnie wyzwanie, ponieważ się trochę rozpadało, pogoda znów się popsuła, ale spokojnie, bo jesteśmy pod drzewem i tutaj jest sucho. Jak możecie zauważyć, Modlicha jak na razie sprawuje się bardzo, ale to bardzo dobrze, więc w tym momencie Modlicha będzie musiał walnąć, no ile tych fikołków? Trzy w tą, stamtąd akurat będzie, tu co? Tu po betonie, nie? A to tam mało, tam sucho bardziej. Dobra. A tutaj ta. Czy tam to jest... Nie, po prostu jak najwięcej fikołków przez 30 sekund. Po betonie. Czekaj, przez 30... Dobra, też stój. Fakty, dawaj, nie, 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 stoper odpalę. Przez 30 sekund jak najwięcej fikołków, ty będziesz liczył. Dobra. Start. Bo mi się w głowie za... Odejdź. Dawaj, dawaj. Raz. Dwa. To jest mokro. Trzy. Cztery. Jeszcze masz 15 sekund. Pięć. Sześć. Ole, oła. O Jezu. Słyszałeś? Tak, siedem. Osiem. Jeszcze 9 sekund. Dziewięć. Dziesięć. Dziesięć fikołków. Dobra, mamy 29 sekund. Bardzo dobrze. Na co czekać? Aż tak? Się w głowie kręci. Ale było dobrze, było dobrze. Powiem ci, że. Sobie wytrzymałeś. Że jestem pod wrażeniem. No. Pod wrażeniem na gołym betonie. No dobrze było. Słyszałeś jak bańka, jak pusto ty! No pusto trochę w bani było. Na treningach głową w mur muszę walić, wiesz. Głową w mur! Pusty łeb! Nie, dał radę. Więc wydaje mi się, że. Ale się rozpadało. Wydaje mi się, że Modlicha dał radę. Modlicha to dobry tutaj będzie. Na pewno wygra walkę, więc kochani widzowie, to by było na tyle. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych treningów Modlichy, zostawcie tutaj łapkę.
łapka w górę, 1000 łapek w górę i modlicha znowu latuje na trening? 1500. Dobra, 1500 łapek w górę. I modlicha, masz dzisiaj. I modlicha, modlicha na następnym treningu wlatuje do oczka. Do oczka na następnym treningu wleci. Tak. 1500 łapek w górę, więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wpadnijcie na mój Instagram, na Instagram starego i na Instagram modlichy. Tutaj się dzieje w się. No i co, widzimy się już jutro, daily trwa już trochę czasu, więc zostawcie łapkę dla zasięgu, bo wiecie, jest ciężko. Komentarz nawet, siema czy coś, kto napisze komentarz modlicha, dostanie serducho pod komentarzem. I widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia. Pozdrawiam.